Dzień dobry Państwu. Z wielką przyjemnością zapraszam do obejrzenia pierwszego mojego filmu zrealizowanego w ramach projektu Kultura w sieci. W sumie przygotuję dla Państwa 6 takich filmów i one będą opowiadać o różnych dziełach sztuki z naszych polskich kolekcji. Na początek chciałabym opowiedzieć o XIV-wiecznej skrzyneczce z kości słoniowej, która jest dekorowana scenami ze średniowiecznych romansów rycerskich. Ona należy do skarbca katedry na Wawelu i jest potocznie zwana skrzyneczką królowej Jadwigi. Mogę Państwu pokazać ją w detalach, ponieważ została zdigitalizowana i jest dostępna w serwisie Wirtualne Muzea Małopolski. Krakowska skrzyneczka z kości słoniowej należy do grupy tego typu zabytków, dzisiaj przechowywanych w różnych muzeach na całym świecie. W drugiej ćwierci XIV wieku w Paryżu kwitła produkcja luksusowych przedmiotów dekorowanych płaskorzeźbami z kości słoniowej. Były to oprawy lusterek, tabliczki, grzebienie, a także właśnie skrzyneczki. Wiele z nich było dekorowanych przedstawieniami związanymi z dworską kulturą i literaturą świecką. Jeśli chodzi o tę grupę skrzyneczek zachowanych w całości lub we fragmentach, to one są dekorowane kompilacjami scen z romansów rycerskich i opowieści miłosnych. Poza naszą skrzyneczką z katedry na Wawelu, inne egzemplarze o bardzo zbliżonym programie dekoracji znajdują się w Nowym Jorku, w Birmingham, w Londynie, w Paryżu, we Florencji, w Baltimore oraz w Winnipeg. Nasza skrzyneczka ma wysokość 8,5 cm, jej długość to 14 cm, a szerokość 26 cm. Na tak niewielkiej powierzchni znalazło się w sumie 17 scen, aż 5 z nich jest na wieczku naszej skrzyneczki. Po lewej stronie mamy jedna nad drugą 3 sceny ukazujące zaloty. Para kochanków w towarzystwie muzykanta i kogoś przynoszącego prezenty, para na przejażdżce konnej i para w łódce. W środkowej części widzimy turniej. Dwóch rycerzy walczy, a u góry przyglądają się temu damy. Po prawej stronie natomiast zostało ukazane oblężenie Zamku Miłości. To, proszę Państwa, jest prawdziwa średniowieczna zabawa. Najstarszą zachowaną wzmianką o oblężeniu Zamku Miłości jest notatka Rolandina z Padwy. Mówi ona o tym, jak w 1214 roku w Treviso zbudowano sztuczną fortecę, w której zabarykadowały się najpiękniejsze damy z Padwy, następnie natarli na nią młodzieńcy, atakując za pomocą owoców, kwiatów oraz perfum. Uważa się jednak, że zabawa ta była popularna w Europie już wcześniej. Za każdym razem chodziło o to, że zamek musiał w końcu się poddać, a pokonane damy prawdopodobnie wykupywały się z niewoli, płacąc pocałunkami. Na bokach skrzyneczki mamy po 2 opowieści na każdym i te pary są najprawdopodobniej na zasadzie przeciwieństw. Zestawiają historię o miłości czystej z tymi o miłości cudzołożnej. I tak, na tylnym, dłuższym boku skrzyneczki mamy 2 opowieści o rycerzach okrągłego stołu, o Lancelocie i o Gawainie. Lancelot został ukazany w czasie walki z lwem i w momencie, kiedy przechodzi przez mieczowy most, który poranił jego stopy i dłonie. To epizod z opowieści Chrétienne de Troyes o tym, jak Lancelot uratował porwaną królową Ginevrę, żonę króla Artura. No problem w tym, że potem Lancelot został kochankiem królowej, a ich cudzołożny związek doprowadził do wielu nieszczęść. Z drugiej strony natomiast mamy przygodę Gawaina, który pewnego razu uwolnił niewinne panny uwięzione w zamku, również zabijając lwa oraz wytrzymując noc w magicznym łożu, które atakowało go mieczami i pociskami. Dzięki jego mężności panny zostały uwolnione, ale Gawain nie uwiódł żadnej z nich, a przede wszystkim nie wdał się w żaden romans z cudzą żoną.
Tymczasem na frontowym, dłuższym boku skrzyneczki mamy dwie historie, których bohaterowie mają rodowód starożytny. To legenda o miłosnych przygodach greckiego filozofa Arystotelesa oraz historia miłości Pyrama i Tyzbe, pochodząca z metamorfoz rzymskiego poety Owidiusza. Zacznijmy od Arystotelesa. Po lewej widzimy go, jak napomina Aleksandra Wielkiego. Wedle XIII-wiecznej legendy Arystoteles miał ganić władcę, że ów zbyt wiele czasu i energii poświęcał pięknej kobiecie o imieniu Filis. W rzeczywistości jednak stary filozof sam jej pragnął, a ona postanowiła się na nim zemścić za próbę rozbicia jej związku z Aleksandrem Wielkim. Filis zwiodła Arystotelesa, obiecując mu zaspokojenie żądz, jeśli wystąpi w roli rumaka. Przewiezie ją na czworakach, podczas gdy ona założy mu uzdę i będzie go poganiała batem. Aleksander Wielki był świadkiem tego upokorzenia wielkiego filozofa, a temat Filis jadącej na Arystotelesie funkcjonował w sztuce średniowiecznej jako alegoria grzechu rozwiązłości i pojawiał się w bardzo różnych realizacjach. Prześmiewcza opowieść o Arystotelesie została zestawiona z tragiczną, antyczną historią Pyrama i Tyzbę, która zapewne stanowiła jedną z inspiracji dla Szekspira, gdy pisał Romea i Julię. Otóż Pyram i Tyzbę byli kochankami ze zwaśnionych rodzin, w związku z czym spotykali się potajemnie. I pewnego razu na Tyzbę napadł lew. Zdążyła schować się na drzewie, ale zgubiła swój płaszcz. Gdy Pyram przybył i zobaczył płaszcz ukochanej szarpany przez lwa, uznał, że ten lew zjadł Tyzbę i wpadł w taką rozpacz, że przebił się swoim mieczem. Wówczas Tyzbę zeszła z drzewa i jak zobaczyła ukochanego przebitego mieczem, to postanowiła umrzeć razem z nim. Popełniła samobójstwo, rzucając się na ten sam miecz. A co zostało ukazane na krótszych bokach naszej skrzyneczki? Z jednej strony mamy kolejny słynny średniowieczny romans, czyli przedstawienie Tristana i Izoldy. To podobna sprawa jak z Lancelotem i Ginewrą, o których mówiłam wcześniej, czyli historia o miłości wiarołomnej. Tristan, rycerz króla Marka, miał sprowadzić do władcy narzeczoną Izoldę, ale po drodze, na statku, młodzi nieopatrznie wypili napój miłosny, zakochali się w sobie i natychmiast się sobie oddali. Izolda, mimo wszystko, wyszła za króla Marka, ale Tristan pozostał jej kochankiem. Na skrzyneczce ukazano moment, gdy kochankowie zdołali oszukać podejrzliwego męża, no bo oczywiście musieli ukrywać swój romans. Pewnego razu spotkali się na schadzce pod drzewem, ale na tym drzewie siedział król Marek, który ich śledził. Pod drzewem płynął strumyk i jak zasiedli na brzegu, to zobaczyli w wodzie odbicie śledzącego ich z drzewa króla Marka. W naszej skrzyneczce wygląda to tak, jakby głowa wyłaniała się z wody, ale to chodzi o odbicie. Tristan i Izolda nic nie dali po sobie poznać, ale ponieważ wiedzieli, że są obserwowani, to zamiast czułych słówek wymienili ze sobą kilka obojętnych zdań i w ten sposób przekonali zdradzanego króla, że jego podejrzenia są bezpodstawne. Zwróćcie Państwo uwagę na zwierzątka, które trzymają Tristan i Izolda. Ona ma pieska, który symbolizuje wierność. No ale oczywiście chodzi o wierność uczuć wobec kochanka, a nie o wierność małżeńską. On z kolei ma sokoła, który był częstym atrybutem kochanków, ponieważ polowanie z sokołem porównywano do polowania na serce damy. Tymczasem obok cudzołożnych kochanków mamy przedstawienie polowania na jednorożca. Jednorożec to było mityczne stworzenie opisywane w średniowiecznych bestiariach, czyli księgach o zwierzętach. I wierzono, że jednorożca można upolować tylko w jeden sposób, a mianowicie złapać go na dziewicę. Otóż jednorożec, jako stworzenie czyste, dobrowolnie podchodzi do niewinnej dziewicy i kładzie swój róg na jej nieskalanym łonie. I wtedy właśnie można pochwycić jednorożca. Tutaj mamy zapewne kontrastowe zestawienie prawdziwej dziewicy, do której przyszedł jednorożec, z wiarołomną Izoldą, która swoje dziewictwo straciła z kochankiem jeszcze zanim poznała swojego przyszłego męża.
No i wreszcie na koniec został nam jeszcze jeden krótszy bok naszej skrzyneczki, a tam z kolei widnieje historia, której literackie źródło pozostaje nieznane. Jest to opowieść o starym rycerzu Eniasie, która pojawiała się w różnych średniowiecznych dziełach sztuki, zarówno w wyrobach z kości słoniowej, jak i na marginesach rękopisów. I ten Enias był ukazywany w czasie walki z dzikim człowiekiem, czyli włochatą bestią, uosabiającą brutalne popędy i nieokiełznane żądze. O ludziach porośniętych sierścią, żyjących w puszczach i w górskich jaskiniach, no, pisali już autorzy starożytni, na przykład Herodot albo Pliniusz Starszy. A od nich przejęli te przekazy autorzy chrześcijańscy, święty Augustyn, potem Izydor z Sewilli i kolejni. Włochaci dzicy ludzie pojawiali się w średniowiecznych rękopisach, malowidłach ściennych, w tapiseriach, najczęściej jako motyw dekoracyjny symbolizujący ludzkie słabości i popędy. Jeśli chodzi o historię Eniasa, to szczególnie ważnym przykładem jest cykl w tak zwanych godzinkach Taimów z drugiej ćwierci XIV wieku. Ten modlitewnik jest zdigitalizowany i dostępny na stronie British Library w Londynie. I tam kolejne sceny mają swoje podpisy i stąd też wiemy, o co chodziło w tej historii. Ja teraz to Państwu pokazuję na stronie British Library. Otóż pewną damę porwał dziki człowiek, ale uratował ją starszy rycerz o imieniu Enias. Zabił dzikiego człowieka i ruszył w dalszą drogę razem z uwolnioną damą. No, liczył, że będzie mu ona dalej towarzyszyć. Ale wkrótce spotkali młodego rycerza. No i niestety, niewiasta wybrała młodzieńca, przedkładając jego urodę nad dojrzałość swojego zbawcy. Ten młodzieniec był strasznie bezczelny. Zażądał także od Eniasa jego psa. Obydwaj zaczęli przywoływać zwierzę. Tutaj zauważcie Państwo, jest ślad po pierwotnym rysunku, gdzie ten pies miał być bliżej Eniasa, no ale artysta potem zmienił zdanie i namalował psa bardziej na środku, no zapewne, żeby nie powtarzać tej samej kompozycji, co na następnej karcie. Oto bowiem zwierzę okazało się lojalniejsze od niewdzięcznej damy i nie opuściło swego pana. Młodzieniec był jednak uparty i zaatakował starca, więc doświadczony Enias zabił swojego przeciwnika, a potem odszedł, zabierając psa i porzucając niewdzięczną damę, pozostawiając ją samotną na pastwę losu. Na naszej skrzyneczce przedstawienie Eniasa walczącego z dzikim człowiekiem zostało zestawione ze sceną, w której rycerz Galahad odbiera klucze do zamku, gdzie więzione były niewinne panny. Galahad to kolejny rycerz Okrągłego Stołu. Wyzwolił on dziewice zamknięte w zamku, które były niewinnymi więźniarkami, ale w przeciwieństwie do Eniasa uczynił to bezinteresownie, nie licząc na to, że któraś z nich zostanie jego towarzyszką. Krakowska skrzyneczka z kości słoniowej jest po raz pierwszy wspomniana w inwentarzu skarbca katedry na Wawelu z roku 1563. Wtedy służyła jako relikwiarz. Nie wiemy na pewno, skąd wzięła się w katedrze, ale uważa się, że najprawdopodobniej mogła należeć do królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Wiemy ze źródeł, że królowa Jadwiga lubiła otaczać się dziełami sztuki, a kontakty francuskie węgierskiego dworu Andegawenów mogły ułatwić jej zdobycie takiego luksusowego przedmiotu z Paryża. Dzisiaj możecie Państwo oglądać na żywo tę skrzyneczkę w Muzeum Katedralnym na Wawelu, a w detalach w internecie w serwisie Wirtualne Muzea Małopolski. Skrzyneczka ta jest zdigitalizowana, opatrzona opisami oraz tam są też dodatkowe ciekawe eseje na temat jej dekoracji. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego mojego pierwszego filmu. Zachęcam do subskrybowania kanału. Zapraszam na mój blog posztukiwania.pl. Wszystkie dzieła sztuki, które pojawiły się w tym odcinku, są opisane razem z linkami tutaj na dole w podpisie do filmu. A kolejny odcinek pojawi się mniej więcej za 2 tygodnie. Do zobaczenia!